miasta, podziemia, pod bazy, tylko wszystko, co tutaj Państwo widzą, zostało odkryte w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to zdecydowano o wymianie posadzki w kościele, który znajduje się nad Państwa głowami. Odkryto wtedy pozostałości dwóch poprzednich świątyń romańskich. I tutaj mają Państwo relikty pierwszej świątyni. Po lewej stronie ściana na trzy kamienie, to jest ściana północna. Po prawej stronie niewielki fragment ściany, również na trzy kamienie, ściany południowej. Wszystko zamknięte półokrągłą apsydą o wschodzie. Kościół był pierwszą kolegiatą romańską w Wiślicy, datowany jest na wiek XII, a za jego fundatora uważa się Henryka Sandomierskiego. Kościół jednonawowy, z tym, że posiadał dodatkowo kryptę pod prezbiterium i ta rytowana posadzka, którą tutaj Państwo widzą, to jest właśnie podłoga tej krypty. Krypta była podzielona kolumnami wewnątrz i zachowały nam się trzy bazy tych kolumn. Każda baza, jak widać, jest inna. Czwarta baza niestety nie zachowała się ze względu na mury obecnej świątyni. Posadzka posiada dwie nazwy, posadzki wiślicki i płyty orantów, a orant z łaciny oznacza osobę modlącą się. I jak widać, wszystkie sześć postaci przedstawionych jest w geście modlitewnym, czyli ręce złożone do modlitwy, głowy zwrócone ku górze. Postacie te podzielone są po trzy na dwa pola figuralne, otoczone ornamentem roślinno-zwierzęcym naprzemiennie, to jest tak zwana bordziura, która swoją analogię ma na drzwiach niźnieńskich. Można tutaj zaobserwować dość rzadkie, wkomponowane są motywy mitologiczne, widoczne w tym lewym pionowym pasie i od góry widać w tych medalionach, w tych półeczkach lwa z ludzką twarzą, centaurzycę, wilka bądź też smoka i bazyliszka. Górny pas, poziomy, tam gdzie znajduje się ten czujnik, to są dwa lwy bądź też gryfy strzegące drzewa życia, a pod nimi znajduje się łaciński ryty napis: ci pragną być podeptani, aby mogli zostać wzniesieni ku gwiazdom. Może przedstawię Państwu, kto tutaj się znajduje na tej posadzce. Dolne pole, środkowa postać to Kazimierz Sprawiedliwy jako fundator całej posadzki. Znajduje się on w otoczeniu rodziny, ponieważ po lewej stronie ma syna Bolesława, po prawej żonę Helenę Znojemską. Górne pole od lewej to drugi syn Kazimierza, również Kazimierz. Środkowa postać to osoba duchowna, prawdopodobnie pierwszy prepozytor kapituły wiślickiej, a po prawej sam Henryk Sandomierski jako fundator całej świątyni. Górne pole to osoby nieżyjące w chwili powstania posadzki, a dolne to właśnie fundator wraz z rodziną. Było to pierwsze przedstawienie rodziny piastowskiej. Posadzka powstała w latach 1175-177, a powstała w ten sposób, że wylano gips, to był specjalny gips hydrauliczny o kolorze różowym, wyrównano go, wyryto w nim ornament, a następnie wypełniono mieszanką węgla drzewnego i gipsu czarnego. Inaczej do tego czasu by nie przetrwało. Jest to unikat na skalę światową. Nigdzie czegoś takiego Państwo nie zobaczą. Tam jest makieta, jak ten kościół wyglądał, można się przyjrzeć. Stronie jest grób. Grób ten był umieszczony pod schodami do krypty i dodatkowo jeszcze umieszczony na osi kościoła, gdzie takie miejsce było bardzo prestiżowe, przeznaczone głównie dla duchowieństwa. Więc zakładano, że jest to albo osoba duchowna, albo Henryk Sandomierski. Jak się okazało, czaszka należy do kobiety. Niestety nie wiemy, kim była ta kobieta, ale jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że szczątki Henryka Sandomierskiego prawdopodobnie gdzieś tutaj spoczywają. Kościół zostaje rozebrany w wieku XIII, a na jego miejsce powstaje druga kolegiata wiślicka, już zdecydowanie większa, bo trójnawowa, po której zachowała nam się ceramiczna posadzka. A na tej posadzce są widoczne takie rozetki, bądź też gwiazdki. I jest to typ wawelski posadzki, znany tutaj z trzech miejsc w Małopolsce. Jest to katedra na Wawelu, opactwo Krakowie Mogile i tutaj z Wiślicy. Kościół ten natomiast zostaje rozebrany w wieku XIV, a materiał z jego budowy w całości przeznaczony na budowę obecnej świątyni.
Tutaj po Państwa lewej stronie to są tak zwane świadki ziemne, czyli wszystko to, co jeszcze zostało do zbadania dla przyszłych pokoleń archeologów. Tutaj zaczyna się już przekrój przez cmentarz przykościelny, jak widać wystające fragmenty kości, pozostałości drewnianej trumny, również z fragmentami kości. Tutaj mają Państwo zagłębienie. Do tego zagłębienia mieścił się kościół z płytą orantów. Makieta kościoła tego z płytkami ceramicznymi.